Sala konferencyjna była dość spora i przypominała teatr lub kino. Rzędy siedzeń stały naprzeciwko oświetlonej sztucznym światłem sceny z ustawionym na niej podwyższeniem. Wiele miejsc było już zajętych zniecierpliwionymi ludźmi, parę uśmiechającymi się kucykami. Jeden Pegas przeleciał połowę sali, by zająć miejsce obok jakiegoś człowieka, z którym po chwili zaczął rozmawiać. Damian szybko usiadł na jednym z wolnych siedzeń i obserwował otoczenie. Z zachowania pobliskich osób łatwo wywnioskował, że wielu z nich jest tu prawdopodobnie pierwszy raz. Byli dość podenerwowani i niepewni tego, co nastąpi. Po chwili rozmowy umilkły, a na scenę wyszła Twilight, unosząc to z papierów z pomocą magii, czym wywołała niemałe zdziwienie otoczenia. Stanęła na podwyższeniu i rozpoczęła swój wywód. Drodzy nowo przybyli, wszyscy, może poza niewielkimi wyjątkami, powiedziała, patrząc na Damiana i parę kuców. Jesteście tutaj, by się sponifikować. Pewnie wokoło całego procesu narosło mnóstwo legend. Pamiętajcie, że jak to z plotkami bywa, często są mocno przesadzone. Proces ten zmienia ludzi w kucyki. Permanentnie. Jeżeli ktokolwiek sądzi, że będzie mógł wybrać się na krótkie wakacje do Equestrii, by później wrócić do swojego życia, powinien natychmiast opuścić salę. Nikt nie podniósł się z miejsca. Twilight zaczekała chwilę, by ponownie zacząć mówić. Dobrze. Spojrzała w notatki. Ponifikując się, poprawiacie nie tylko własne życie, ale również stan całej planety. Przeczytała. My, kucyki, potrafimy żyć w lepszym zgraniu z naturą niż jakikolwiek człowiek byłby w stanie. Miło widzieć tak wielkie zaangażowanie w chęć ratowania ginącego świata od was, ludzi. Wykazujecie się tym samym ogromną odpowiedzialnością za to, co was otacza. Przerzuciła kartkę. Gdy już staniecie się kucykami, każdy swojego typu. Zostaniecie wysłani na obóz aklimatyzacyjny do Equestrii, gdzie nauczycie się naszego sposobu bycia, naszej historii i kultury. Później każdy z was jest wolny. Może pozostać, bądź dołączyć do którejś grupy rekolonizatorów i pomagać w naprawie zniszczeń. Na dłuższą metę przyczyni się to do poprawy sytuacji zarówno kucyków, jak i ludzi. Mamy ogromną nadzieję, że ekwestriańska atmosfera miłości i wzajemnej pomocy udzieli się w końcu wszystkim z was i panować będzie na całej Ziemi. Każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku. Ludzie wstali i zaczęli klaskać. Damian natomiast robił dobrą minę do złej gry. Przemówienie za bardzo przypominało mu pranie mózgu z jakiegoś totalitarnego ustroju. Zastanawiał się, czy aby na pewno wybrał dla siebie odpowiednie miejsce pracy. Czy są jakieś pytania? Zapytała Twilight, gdy aplauzy odrobinę przycichły. Czy ponifikacja boli? Kiedy można spodziewać się wezwania? Dało się słyszeć gdzieś ze środka sali. Nie, to tylko jeden zastrzyk. Nie boli bardziej niż zwyczajne szczepienie, a nastąpi po tygodniowym pobycie tutaj. Dzięki temu każdy ma czas zastanowić się nad ostateczną decyzją. Uśmiechnęła się Twilight. Jak to właściwie się dzieje? Wchodzi człowiek, wychodzi kucyk. Co jest w trakcie? Zapytał kto inny. Wprowadzamy człowieka do pokoju ponifikacyjnego i dajemy do napicia się preparatu ponifikującego. Potem zastrzyk i odrobina magii. Puf, jesteś kucykiem. Można wybrać, jakim rodzajem kucyka się będzie? Nie, zarówno to, jakim kucykiem się stajesz, jak i umaszczenie zależy od wrodzonych predyspozycji. Każdy staje się tym rodzajem i ma taki kolor, jaki najbardziej mu pasuje. Odpowiedziała. Dało się słyszeć jeszcze jakieś ciche rozmowy, jednak nikt nie zgłaszał chęci zapytania o cokolwiek. Twilight podziękowała za wysłuchanie i ogłosiła koniec spotkania. Damian potrzebował chwili na przetrawienie wszystkich informacji. Sama ponifikacja interesowała go tylko dodatkowo, bądź co bądź nie po to tu był. Twilight natomiast była jego nową szefową i jednym z pierwszych kucyków, jakiego miał okazję poznać.
Jej przemówienie dało się co najmniej dwuznacznie zinterpretować, a wręcz można przyznać, że było trochę przerażające. Damian wstał i gdy już miał opuścić salę, przeczekawszy główny wysyp ludzi i kucyków, Twilight podbiegła do niego i idąc obok, sama rozpoczęła rozmowę. – Co sądzisz o mojej przemowie? – uśmiechnęła się. Całkiem niezła, ale nie sądzisz, że brzmiała odrobinę jak... ultimatum? – Co przez to rozumiesz? – zdziwiła się. – Po prostu wywnioskowałem z niego, że ludzie nie radzą sobie ze światem, więc należy ich wyplenić. – Ach... To tłumaczy, dlaczego wszyscy są w mojej obecności tacy nerwowi. Dzięki za szczerość, to będzie już moje trzecie podejście do tego przemówienia. Polecam mniej wzorować się na historycznych przemówieniach, a pisać bardziej od serca. Uśmiechnął się. Skąd wiedziałeś, że się wzorowała? Odmalowałaś obraz walki ze wspólnym wrogiem. To jest typowe polityczne zagranie. Twoim problemem jest, że nie określiłaś tego wroga konkretnie. Daje to trochę za duże pole do rozmyślań prowadzących w niewłaściwym kierunku. Dzięki, to prawdziwie konstruktywna krytyka. Uśmiechnęła się. Chciałam trafić do ludzi przez waszą historię, ale trochę mnie przeraża jej zawiłość i brutalność. Z tego co słyszałem, Equestria jest o wiele spokojniejszym miejscem. Zapytał. Tak, nieporównywalnie. Mam parę książek o naszej historii na miejscu, jeżeli chciałbyś się czegoś dowiedzieć. Trochę nie moja działka, ale lubię dobre opowieści. Jak trochę zaaklimatyzuję się tutaj, to chętnie spojrzę na nie. Znajdziesz w nich sporo dobrych opowieści, jak to określiłeś. Zaśmiała się. Jesteśmy na miejscu. Dodała. Damiana tak pochłonęła rozmowa, że nie zauważył, gdy dotarli do stołówki. Była już wypełniona zarówno kucykami, jak i ludźmi. Twilight podeszła do lady, wzięła tacę i poprosiła o nałożenie menu dla kucyków. Wtedy dopiero spostrzegł, że przewidują oddzielne dania dla nich, jak i dla ludzi. Postąpił podobnie do jednorożca. Od pomarańczowej klaczy pracującej w kuchni dostał ludzkie menu. Miskę gulaszu i placek z jabłkami na deser. Smacznego! Usłyszał od uśmiechniętego kucyka wręczającego mu talerze. Podziękował. I widząc, że Twilight usiadła przy pełnym stole, zajął miejsce przy innym, który świecił pustkami. Po chwili dosiadł się do niego jakiś człowiek, niosący dwie tace jedzenia. Jedną z zestawem dla kucyków, drugą dla ludzi i rozmawiający z zielonym jednorożcem. – Cześć, jesteś nowy, prawda? Z pokoju czwartego? – powiedział człowiek, wystawiający rękę. – Tak, jestem Damian, nowy administrator. Wstał i uścisnął mu dłoń. Ha, mówiłem, za mało zestresowany jak na kogoś, kto przyszedł na ponifikację. Rzucił jednorożec. Placek jest twój. Odpowiedział zrezygnowany człowiek. Wybacz, jestem Mariusz, a to Dawid. Już nie Dawid, tylko Greenbeam. Wciął się jednorożec. Miło poznać. Wystawił kopytko, które Damian uścisnął. Kontynuując, założyliśmy się o deser, że nie jesteś pacjentem. Wygrał. Powinieneś się domyślić, że tak będzie. W karty też zawsze wygrywam. Pochwalił się Green. Wygrywałeś. Teraz nie masz w czym ich trzymać. Pokręcił głową człowiek. Poczekaj, aż nauczę się magii. Damiana rozbawiła ta kłótnia. Od dawna się znacie? Zapytał, uśmiechając się. Tak, studiowaliśmy razem, przynajmniej dopóki nie zlikwidowali wydziału z powodu braku chętnych. On pierwszy tutaj trafił i teraz jest zielonym knypkiem z penisem na czole. Poczekaj trochę. Zielony knypek zmieni ciebie w żabę. Niech zielony knypek nauczy się wpierw podnosić tacę z żarciem, zanim zechce zmieniać swojego pomocnika w cokolwiek. Zaśmiał się Mariusz. Mam nadzieję, że po przemianie nie wyrośnie mi nic na czole. Dodał z uśmiechem, drocząc się z jednorożcem. Max, co z ciebie wyjdzie, to kaczka. Rzucił Greenbeam od niechcenia. Usiedli i zaczęli jeść. Greenbeam miał spore problemy z utrzymaniem miski sałatki przed lataniem po całej tacy. Było to tak komiczne, że Damian ledwo powstrzymywał się od parsknięcia. Udało mu się na szczęście zapchać gulaszem i odwrócić wzrok od jednorożca. Skąd właściwie takie imię Greenbeam? Zapytał, przerywając na chwilę jedzenie.
Wolałbyś nie wiedzieć, powiedział Mariusz, przewracając oczami. Greenbeam uśmiechnął się, odchrząknął, po czym skupił na chwilę. Jego róg rozbłysł jak latarka, oświetlając okolice zielonym światłem. To jedyne, co umie, rzucił znudzony Mariusz. To dopiero początek, zachwycił się Green. W Equestrii nauczą mnie o wiele więcej. A kiedy się tam wybierasz? Zapytał Damian. Gdy tylko mnie sponifikują, za jakieś 5 dni. Lecimy następnym transportem w tym miesiącu, powiedział Mariusz. Tak, czekamy tylko na niego, dodał Green. A co właściwie skłoniło was do tego porzucenia wszystkiego? Oczywiście nie musicie odpowiadać, jeżeli nie chcecie, zapytał Damian niepewnie. Studiowaliśmy z Mariuszem budownictwo. Teraz niewiele się buduje ze względu na dużą ilość wolnych domów po sponifikowanych ludziach, powiedział Green, próbując wyciągnąć kawałek sałaty z pomiędzy zębów. Mogłem zostać bezrobotny albo pomagać światu, dobrze się przy tym bawiąc. Wybór był prosty. Mariusz siedział z nieobecnym wzrokiem wlepionym w dal. A ty, Mariusz? Mówią, że ponifikacja leczy wszystkie ludzkie choroby, odpowiedział zamyślony. Zapadła chwila nieprzyjemnej ciszy. No nie przejmujcie się, i tak będę zdrowy za raptem 5 dni. Zmusił się do uśmiechu. Po chwili Greenbeam zdołał skierować rozmowę na trochę przyjemniejsze tory, przypominając parę historii ze studiów, jednak do końca spotkania utrzymywała się ciężka atmosfera. Gdy Damian zdążył zjeść swój posiłek, pożegnał się z wykłócającą się o kolejną rzecz parą przyjaciół i poszedł zajrzeć w końcu do swoich obowiązków. Wyszedł właśnie z serwerowni. Był już późny wieczór, trochę się zasiedział. Sytuacja wymagała odrobiny pracy. Wydawało się, że poprzedni opiekunowie nie przykładali się zbytnio do obowiązków. Na ścianie wisiał na szczęście opis harmonogramu wielu okresowych czynności. Oprócz tego znalazł kartkę z niechlujnie odrysowanymi kopytkami. Jedne czerwonym markerem, drugie niebieskim. I nabazgranymi podpisami należącymi zapewne do poprzednich administratorów. Zamknął drzwi i wracał powoli do swojego pokoju. Mijając recepcję, zastał siedzącego tam fioletowego smoka. Zrozumiałby, gdyby zobaczył tam kucyka, ale smoka? Cześć! Odezwał się gad. Jestem Spike, Twilight mówiła o tobie. Uśmiechnął się. No, cześć, Damian. Podał mu rękę, którą tamten uścisnął swoimi pazurami. Słuchaj, znasz się może na laptopach? Mam taki niewielki problem. Pewnie, to moja praca, bądź co bądź. A jaki problem? Gra mi się tnie i nie wiem czemu. Komputer spełnia wymagania, ale mimo to nie działa. Smok grający w gry na komputerze. Chyba nic już go nie zdziwi. Pewnie, zajrzę do niego od razu, jeżeli chcesz. Spike poprowadził Damiana do innego pomieszczenia. Okazało się ono wspólnym pokojem jego i Twilight, która siedziała przy pulpicie, pisząc coś na kartce długopisem. Odwróciła się, słysząc, jak wchodzą do pomieszczenia. O, w końcu ciebie złapał, co? Uśmiechnęła się. Damian przytaknął i zajął się oglądaniem wręczonego mu sprzętu. Okazało się, że problem wynikał z błędnych ustawień systemu, co naprawił zaledwie paroma kliknięciami. Uruchomił grę. Działała bez zarzutu. Wow, no dzięki! Jestem ci naprawdę wdzięczny! No nie, znowu będziesz grać całymi nocami! Zaczęła Twilight. Oj, Twilight, wiesz, że u nas tego nie mają! Jęknął smok. Jednorożec pokręcił tylko głową. Tylko nie zasypiaj na siedząco jak ostatnio. Damian uśmiechnął się, wyobrażając sobie Spike'a śpiącego na klawiaturze. Sprzęt już działa. W razie czego wiecie, gdzie mnie szukać. Powiedział, po czym pożegnał się i wyszedł. W końcu miał chwilkę dla siebie, by odpocząć w swoim pokoju i rozpakować się, co natychmiast zrobił. Wyciągnął między innymi książkę z zamiarem przeczytania, której nosił się od dawna. Powrót z gwiazd. Lem. Wspaniała lektura na tak dziwne czasy. Zrzucił pusty już plecak z łóżka, skoczył na nie i już miał zacząć czytać, gdy usłyszał pukanie. Podszedł do drzwi. Pora była dość późna, większość ośrodka prawdopodobnie spała. Za drzwiami stała Twilight. Mogę wejść?
Zapytała. Oczywiście, zapraszam. Przepuścił ją. Przerwałam ci czytanie? Zapytała, widząc książkę leżącą na łóżku. Nie, nie, dopiero ją wypakowałem. To jakiś podręcznik techniczny? Książka fantazy. Polecam. Uśmiechnął się. Słyszałam o tym typie powieści. Parę osób mi je polecało. Podobno to nowoczesne baśnie? Zapytała. Można tak powiedzieć. Niektóre są bardzo dobre. Przykładowo ta, którą zamierzam czytać. Skąd pewność, że jest dobra? Będę ją czytać drugi raz. Mało już z niej pamiętam, oprócz tego, że jest dobra oczywiście. Zaśmiał się. Przyszłaś podyskutować o literaturze, czy może coś się zepsuło? Zapytał z uśmiechem. Przyszłam dać ci harmonogram dyżurów. Poza tym napisałam nową przemowę. Zerknąłbyś? Twoje ostatnie komentarze okazały się wielce pomocne. Klacz podała Damianowi plik kartek, które przyniosła w sakwie na plecach. Damian, usiadłszy na łóżku, przejrzał je, zakreślając wszystkie fragmenty do korekty. Nie było ich wiele. Dwa, może trzy. W tym czasie Twilight, za jego pozwoleniem, zajęła się czytaniem powieści. Wszystko okej. Przemówienie od razu brzmi o wiele lepiej. Napisałem ci, nad czym warto byłoby się zastanowić, powiedział. Zaczytała się tak bardzo, że Damian nie miał serca jej przerywać. Hej, wiesz co? Pożycz ode mnie tę książkę. Jest rzeczywiście bardzo dobra, a ty jej jeszcze nie znasz, w przeciwieństwie do mnie. Rzuciła, nie odrywając nosa od zapisanych stron. Spakował jej dokumenty do sakwy. Twilight podreptała tak zaczytana, że prawie zderzyła się z zamkniętymi drzwiami. Damian zdołał tylko pokręcić głową na ten widok. Spojrzał na harmonogram. Jutro miał nocny dyżur na recepcji. Nieciekawa sprawa. Powinienem się wcześniej położyć. Pomyślał i po chwili to uczynił. Cześć wszystkim. Dzisiaj dyżur w recepcji pełni Pinki. O, to ja. Mam przekazać wszystkim głodomorom, że stołówka proponuje dzisiaj sianofrytki dla kucyków. Niam, uwielbiam sianofrytki. Ludzie natomiast mają do jedzenia... kurczaka? Jak można jeść małe pisklaczki? One są takie słodkie i kochane, takie... Słychać było drobne przepychanki i ogłoszenia zostały przerwane. Po chwili nastąpiła ich dalsza część. Tym razem jednak dyktował je kto inny. Joanna Dawidowska proszona do pokoju ponifikacyjnego. Powtarzam, Joanna Dawidowska proszona do pokoju ponifikacyjnego. Damian stał u drzwi swego pokoju trochę zaskoczony. Nie oczekiwał tak wczesnej pobudki, jednak jak słychać, w biurze panowały trochę wojskowe warunki. Nie marnowali czasu. Wczesna pobudka pozwoliła mu zobaczyć pacjentkę idącą właśnie przejść ponifikację. Była dość młodą dziewczyną, ładną. Szkoda trochę, że... Zmieni gatunek? Szła dość niepewnie, jednak była zachęcana mnóstwem braw i wspierana słowami osób, obok których przechodziła. Po chwili zniknęła za drzwiami oznaczonymi tabliczką tylko dla personelu. Większość ludzi i kucyków wróciła do swoich obowiązków. Tylko paru bliskich dziewczyny zostało, by przywitać ją po przemianie. Damian również czekał. Jego motywowała jednak czysta ciekawość. Po paru minutach dało się usłyszeć cichy stukot kopyt uderzających o płytki podłogi. Co jakiś czas w rytm kroków wkradł się fałsz i związane z nim łupnięcie czegoś ciężkiego o ziemię. Wszyscy słuchający trwali w milczeniu, przygryzając wargi przy każdym dźwięku upadku. Chwilę później drzwi się otworzyły, a zza nich wyszła piękna, beżowa klacz z brązową grzywą. Była Pegazem. Znajomi dziewczyny rzucili się przywitać ją i pogratulować. Ona była dość niepewna i zmęczona sytuacją. Porozmawiała z nimi chwilę, po czym przeprosiła i udała się do swojego pokoju odpocząć. Przechodząc obok Damiana, olśniła go krótkim uśmiechem. Odwdzięczył się tym samym. Damian cały ranek zastanawiał się nad tym, co zobaczył. Była to pierwsza ponifikacja, jaką widział. Najbardziej jednak zapadł mu w pamięć uśmiech dziewczyny. Wyrażał zadowolenie. Nie, prawdziwe szczęście.
Gdy tylko zniknęła mu z oczu, przebrał się w ubranie sportowe i poszedł na boisko, w które wyposażone było biuro. Uruchomił stoper w komórce i zaczął swój rutynowy, dwukilometrowy bieg. Po pierwszym kilometrze zauważył jednak, że obok niego w powietrzu przemieszcza się błękitny kształt. O mało nie wywalił się, widząc, że to niebieska pegazica z tęczową grzywą. Cześć! Zaczęła. Jesteś chyba pierwszym człowiekiem, który wykorzystuje ten tor biegowy zgodnie z przeznaczeniem. Jestem Damian, miło poznać. Powiedział, zwalniając kroku. Rainbow Dash, najszybszy Pegas po tej stronie ziemi. Szkole wszystkich lotników ośrodka. Najszybszy, powiadasz? Zainteresował się. Jasne, chcesz się ścigać? Zapytała, unosząc brew. Chciałem zaproponować to samo. Uśmiechnął się. Jedno okrążenie. Kto pierwszy dotrze do mety, wygrywa... Deser. Zakład stoi. Stanęli na linii początkowej. Oboje gotowi do biegu. Gdy tylko jeden z kucyków dał sygnał do startu, ruszyli. Damian sprintem, a Rainbow... lotem. Człowiek, widząc przewagę, jaką ma Pegazica, dawał z siebie wszystko. Minąwszy połowę, wiedział, że nie ma już szans na zwycięstwo. Nie powstrzymało to jednak przed wypróbowaniem swoich sił. Dobiegł zdyszany. Szybko opanował oddech. Nieźle, nieźle jak na człowieka. Pogratulowała mu Pegazica, która od dłuższego czasu oczekiwała na mecie. Ze mną i tak nie miałeś szans. Damian się zaśmiał. Mogłem sprecyzować, że chodziło mi o bieg, a nie lot. Ale co tam, przynajmniej inni mogli się pośmiać z rozwoju sytuacji. Pomyślał, widząc radosnych ludzi i kucyki. Stawiam ci deser? Uśmiechnął się po chwili.